rozsiadali mi się tu. A wy co, roboty nie macie? Pewnie, baby wszystko muszą robić, a im śpiewanie tylko w głowie. Oj, a robić trzeba, trzeba. A gotować, a dekorować, a dzieciakom prezenty zrobić? A chłopy siedzą w knajpie, na gotowe przyjdą. Mój poszedł po podłasie. Po co? A z wam się dogadać, ta łowiczanka, ta ślązaczka. Przyniesie go zobaczą. Mój poszedł bydło karmić na dobry rok. To tylko u nas chłopy z domu uciekają przed Wigilią, co by się bałą pod nogami nie plątać? Sąsiadka przyzna, że to nie głupie. Sąsiadeczki, a jak wy pichcić zamierzacie w takich dekoracjach? A co sąsiadce nie odpowiada? A ręce w co wycierać będzie ta, a? Aj, czorby to masakra. Thank you.
Sąsiadko! Sąsiadko pożyczy pomidor śliwkowy. A co sąsiadka gotuje? Ciepła tańca. A z czego to? A najzwyklejsze drożdżowe przykładane masą orzechową i śliwkową. Śliwkowej mi właśnie zabrakło. A to nie mam, kochana. Może ślązaczkę będzie miała. Sąsiadko! Rany! Co się sąsiadce stało? Co się stało? A to barszcz robię. Sąsiadka pożyczy powideł śliwkowy. Nie mam, kochana. U nas powideł na Wigilię nie trzeba. Suszone mogę dać. Ale powideł nie mam. A sąsiadka od czego ręce w ciaście ubrudziła? Jak od czego? Od pączków. Pączki? Na Wigilię? U nas i pączki na Wigilię, i herbata, i śledzie z chlebem, i kluski tulane. A który klusek dłuższy, ten większy urodzaj będzie miał? Powariowali? A gdzie 12 dań? U nas tylko 9 trzeba. Pozazdrościć gospodynią, nie to co u nas. I pierniki, i serniki, barszcze, ryby, kapusty wszelakie. U was sąsiadka też tak ciężko? Też 12 trzeba. I kulebiaki, i fasola ze śliwkami, i przykładańce, i pierogi, zupa migdałowa nawet. A 12 ponoć od 12 apostołów lub 12 miesięcy roku. No nic, kochany, nie ma co gadać, do roboty się brać trzeba, bo chłopy wrócą i pod nogami krętać się będą. Dobrze, sąsiadka gada. I czym ja tego przykładańca przełożę? Thank you.
Cała i zdaje nas mówiała.
na chałupę dekorować. A po co tu sąsiadka słomy nawrzucała? Dopiero co sprzątały. Nie słoma, tylko snopek. Jak to po co? Na znak jasła Jezusowego. A sąsiadka co przyniosła? Choinkę? Zlitujcie się, narody! Kto to widział, żeby drzewo w dom targać? Ja! U nas na Dolnym Śląsku tak z babki prababki robimy. A siano to pod stół, a nie dom kurzyć. Baby, 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 nie kłóćcie się. Od przyzdobienia jak trzeba. Pytały, co to pod łaźnik i proszę. I gdzie to dają? Pod sufit wieszać trzeba. Chodź, chodź, pomóż. No i chleb pod opłatek. A kto drzewo w dom przytargał? O, następna się znalazła. Jaki znowu chleb pod opłatek? Przecież trzeba na zwiniętym sianku. O takim położyć. Na niczym się nie znacie, wywianek na sianku. Jeszcze w niej zabrakowało. Daj to, zrobię jak trzeba. Na chleb trzeba... Ośmy się opłatki podzieliły. Wstyd, babę, wstyd. Oj, wstyd. Dawaj te twoje sianko na chleb. Dawajcie na to opłatek. A ty, sąsiadka, połóż na to wianek. Będzie wspólnie, zgodnie, jak święta trzeba. Wybaczcie, sąsiadki. Wybaczcie mi też. Już dobrze, kobiety, już dobrze.
Thank you.
palcem, wioda niskie ptas. A to tutaj kraje palcem, poniosła wiarą z palcem, wioda niskie ptas. Moskalowi gdy znać rano, nakazano, by pana witali, do szopy migali. Mesjasza wyznawali, innym ukłonem, pokonemu oddawali. Mesjasza wyznawali, innym ukłonem. Z olejkami, z trąbiczkami, do szopy przybywa, tuż po sudowywa. Z egilegin i szkatona, ten prinosim tu dla pana. Czeka, kto pierwszy przez próg przejdzie. A kto ma przejść? Jeśli próg pierwszy przekroczy kobieta, będzie to powodzenie przez cały rok, a za zielone krowy urodzą cielaczka. A jeżeli chłop, to zapowiedź klęsk i niepowodzeń, a krowy urodzą byczka. To lepiej, żeby kobieta. Ano. U nas to wiele takich wróżb. Niebo gwiaździste znaczy nieśny rok, czyli kury będą znosić dużo jaj. Niebo pochmurne znaczy mleczny rok, czyli krowy będą dawać dużo mleko. Mleka, a sać na drzewa, to urodzaj w sadach. A jak nic z tego nie będzie? Aj, nie gada sąsiadka tak. Idzie, ktoś idzie. Aj, czort by to. No może jak kobieta wejdzie i miotłę podniesie, to dobra gospodyni do sprzątania będzie. Co sąsiadka robi? Nie zamiata, nie zamiata!
Jak ty nie zamierzasz, jak tu tyle brudu? A wigilia dzisiaj! To specjalnie dla aniołków, co by zjadły, jak na pasterkę będziemy szły. Ach, wyślądzacy z tymi pomysłami! A mogła być taka dobra gospodyni do sprzątania na cały rok. Ach, szkoda. Thank you.
Co by dobrze im się wiodło w nowy rok. Ja chciałam dać waszym susorki iwkowskie, co by im słodko i zdrowo było cały rok. Ja naszych pączków łowickich dodam, co by obfity rok i syty był. Kochane moje, zdrowe żeby były i co złego z daleka was mijało. Prawda, i niech nowy rok nas wszystkich obficie obdaruje, żeby niczego nie brakło. A przede wszystkim, żeby się kochał i szanował naród cały, a te kłótnie to tylko wszystko, co złe przyciągają.